Cześć, to Ernest! Pamiętacie jeszcze o panu pierożku? Nie zdziwię się, jeśli wielu was o nim zapomniało, albo w ogóle o nim nie wiedziało. Chyba jako jedyny doczekał się swojej maskotki na polu walki. To na szczęście nareszcie ulegnie zmianie. Teraz na ekranie widzicie jeden ze stylów nadchodzącego skina pana pierożka. Dzięki wydobywcom danych z Twittera Ronika Hypex, Lucas, Joe, Mike i QB zostały odkryte skiny, które wcześniej były przed nami kompletnie zaszyfrowane. Przynajmniej na PC-tach. Okazało się, że na konsolach żaden skin nie są zaszyfrowane. Wracając, to ten skin będzie miał 4 style. Teraz widzicie zdjęcie tego skina, które będzie w sklepie. Ujawnia nam ono wszystkie style tej postaci. Napiszcie w komentarzach, czy wam się podoba. Nie jest taki zły według mnie, ale to będzie jeden z takich skinów, który będzie się tylko kurzył w mojej szafce. Niestety takie duże głowy przeszkadzają w rozgrywce. W sklepie pojawi się w cenie 1500 V-dolców. To oczywiście nie jest jedyny ukryty skin w plikach gry. Do sklepu wejdzie też pan Piesio, a dokładniej Mops. Potężny Mops. To jest chyba mój ulubiony ukryty skin. Kto nie chciałby mieć takiego Mopsa? To jest kolejny skin klasy epickiej. Cena tego skina to 1500 V-dolców. Do sklepu może wejść już nawet tej nocy, ponieważ pojawił się na ekranie wczytywanie za trzeci tydzień wyzwań, który rozpoczął się dzisiaj. Do sklepu wejdą jeszcze dwa skiny z zestawu zamaskowanych wojowników. Oba te skiny będą kosztowały po 1200 V-dolców i moim zdaniem są warte swojej ceny. Przynajmniej damski skin. Nie jest przesadzony oraz korzysta z bardzo ładnej kombinacji kolorów. Tak za to prezentują się te skiny na ekranie wczytywanie za czwarty tydzień wyzwań. Zaletą tych skinów jest to, że można im zdjąć maskę. Na koniec widzicie teraz skina Mroczny Vertex. Ten skin będzie do dobrania ze specjalną konsolą Xbox od 7 czerwca. Nie pojawi się w sklepie. To tyle z ukrytych skinów, o których wiemy. Poza tym dzięki Fortoremu i Maxowi na Twitterze dowiedzieliśmy się, że do gry wkrótce mają trafić dwa nowe tryby areny. Arena Oddziały oraz Arena Trio. Nie wiem jeszcze kiedy, ale myślę, że to jest dobra wiadomość dla każdego. Brakowało mi areny w oddziałach. Do gry może też trafić tryb odchudzonego Battle Royale. Mam ten myśli tryb, w którym zamiast 100 osób, będzie w sumie do 50 osób. I to w sumie tyle. Ja dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w Bójsie Bojowym.